Kolejny sezon działalności koła PTTK Wiarusy przed nami. Tradycyjnie rozpoczynamy go rajdem zima. Jest to spacer pieszy po Szczecinku. Trasa w wymyślana przeze mnie, inna. I tym razem po raz pierwszy będę chciał pokazać szczecineckie murale. Nie wszystkie, bo jest ich mamy 13, ale te, które są w centrum miasta obejrzymy. Na... W takim rajdzie, pierwszym po Szczecinku. Najbliższa niedziela, 21 stycznia. Zbiórka chętnych o godzinie 10.30 przed Muszlą, koncertową w parku Kołogólniaka. Stamtąd udamy się na, no, 4-kilometrowy spacerek po Szczecinku. Odwiedzimy. Pokażemy, zobaczycie Państwo murale, a zakończenie na terenie stołówki przy schronisku młodzieżowym na ulicy Kościuszki. Na uczestników czy będzie czekała gorąca gróweczka, będzie herbatka. No oczywiście będą konkursy rekreacyjne, będzie tematyczny quiz, całym odcinku. Nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów także będą do zdobycia. To nasza pierwsza impreza. Chcę powiedzieć, że jest to 54. rok naszej działalności. Rozpoczynamy tym rajdem. Mamy w planie 20, 23 imprezy różne dla wszystkich. Dla zmotoryzowanych, dla rowerzystów, dla kajakarzy, ale o tych imprezach powiemy w terminie późniejszym. Dzisiaj w imieniu zarządu KłaPTTK Wiarusy zapraszam na pierwszą naszą tegoroczną imprezę, na rajd pod hasłem Zima 2024 szlakiem szczecińskich Murali. Zapisy w siedzibie KłaPTTK Wiarusy oraz Centrum Informacji Turystycznej polecam, zapraszam.